Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A coraz lepiej, słuchajcie, szkoda, że już dzisiaj kończą się rekolekcje, bo jesteście w coraz lepszej formie. Kochane dzieci, droga młodzieży i szanowni nauczyciele i dorośli, dzisiaj ostatni dzień naszych rekolekcyjnych spotkań, których przypomnę, że tematem jest głównym uważajcie na siebie. I pierwszy dzień to było uważaj, czego słuchasz. Wczoraj uważaj, co oglądasz, a dzisiaj będziemy mówić o tym, żebyśmy uważali, co czytamy, bo to ma wielki wpływ, tak jak muzyka, tak jak to, czego słuchamy, tak jak to, co oglądamy, tak samo to, co czytamy, ma wpływ na nasze życie. Ksiądz proboszcz tak fajnie przygotował na każdy dzień takie zakładki do książki. Używajcie ich i czytajcie to, co tam jest napisane. Była Karolina Kuskówna, patronka młodzieży, był święty Stanisław Kostka, dzisiaj święty Jan Bosko. Mieliśmy tę okazję jako zespół Testimonium w troszkę innym składzie być w domu, gdzie urodził się święty Jan Bosko we Włoszech, Colle Don Bosco. Tam jest taki domek i tam jest napis Questa la mia casa, czyli to jest mój dom. Tam się właśnie urodził święty Jan Bosko. Byliśmy w tych miejscach, graliśmy tam koncert nieopodal, więc mamy takie wspomnienia. Przeczytajcie to, co tam jest w domu na tych zakładkach i używajcie je do książek. Mam nadzieję, że to będą książki wartościowe, te, które nas rozwijają, a dzisiaj będziemy się starali was zachęcić do czytania wyjątkowej księgi, jaką jest, jak myślicie? No świetnie, Pismo Święte. Kto ma w domu Pismo Święte? Ręka do góry. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że przedwczoraj chyba, przedwczoraj zainstalowałem waszemu księdzu proboszczowi w telefonie Pismo Święte, takie elektroniczne. Jeśli ktoś ma telefon, to może sobie z internetu taki program pod nazwą właśnie Pismo Święte ściągnąć. Tam jest cały Stary i Nowy Testament, są modlitwy, można sobie znajdywać jakieś cytaty, można takie zakładki elektroniczne robić. To jest naprawdę fajna sprawa, nie trzeba takiej książki wozić, a można mieć Słowo Boże zawsze przy sobie. Mamy teraz takie czasy, kiedy możemy dzięki rozwojowi techniki i elektroniki mieć całe Pismo Święte w kieszeni. Takie wielkie księgi mieszczą się w urządzeniu elektronicznym. Jeśli ktoś ma smartfon albo tablet, to sobie ściągnie dzisiaj na zadanie domowe Pismo Święte i nie tylko, że je ściągniemy, ale będziemy je czytać i najlepiej codziennie. Na przykład my sobie z Agnieszką, ja już o tym mówiłem, w czasie modlitwy porannej i wieczornej, tak samo jak tutaj jesteśmy, w trójkę, gromadzimy się w jednym pokoju, modlimy się i czytamy sobie Ewangelię z tego dnia i wieczorem czytanie, które jest w czasie mszy świętej. Nie trzeba nic szukać, wystarczy kliknąć na ikonkę czytania i już mamy to, co Pan Bóg, to, co Kościół nam chce powiedzieć w danym dniu. Naprawdę do tego zachęcamy, bo to bardzo pomaga w życiu i my czujemy, że w ciągu tego dnia, kiedy przeczytamy ten fragment, Pan Bóg nam rozjaśnia pewne trudne wybory, pewne sytuacje, kiedy nie wiemy, jak postąpić, kiedy mamy jakieś ciężkie momenty, to Słowo Boże nam wtedy podpowiada, jak mamy postąpić, co mamy wybrać, co mamy czynić. Naprawdę możecie mi wierzyć, wiele lat już to praktykuję i żyje się naprawdę łatwiej. Temu, kto żyje Słowem Bożym, który czyta je i wypełnia, naprawdę Pan Bóg gwarantuje, a Pan Bóg jak coś obieca, to na pewno wypełni. Gwarantuje, że życie nam będzie lepiej, będziemy mocniejsi, bo Słowo Boże ma moc przemieniać nas, żebyśmy byli coraz lepsi. Jest takim światłem, które oświeca nasze serce i tam widzimy, co w tym sercu jest dobrego, ale też co trzeba posprzątać. Jak jesteście w jakimś pokoju i jest na przykład tam bardzo ciemno, no to nie wiemy, jak tam wygląda. Jesteśmy pierwszy raz w jakimś miejscu i wchodzimy, jest totalnie ciemno, to nie widzimy nic. Jeśli mamy malutką latarkę, to możemy sobie poświecić i coś już tam widzimy. Ale im więcej mamy, im większą moc tam, jakby tą żarówkę przynieść do naszego pokoju, będziemy widzieć wszystko, ja już to mówiłem o tym. Dlatego to Słowo Boże
też pokazuje nam, co jest jeszcze w nas niedoskonałe, ale też, jeśli coś robimy dobrego, to to Słowo Boże również nas pochwali, tak? My wiemy, że dzięki Ewangelii możemy widzieć właśnie to, jak nasze postępowanie wygląda, bo słuchajcie, bardzo łatwo się zagubić. Czy się chodzi do klasy pierwszej, czy jest się gimnazjalistą, czy nawet osobą dorosłą, jeśli nie będzie tego stałego odniesienia w naszym życiu, to jest się bardzo łatwo pogubić. Jest się bardzo łatwo pogubić. Ja też w moim życiu troszkę się pogubiłem, ale dzięki Słowu Bożemu odnalazłem tę właściwą drogę do Pana Boga. I było mi łatwiej, bo to Słowo Boże mi moją drogę życia zaczęło oświetlać. Już wiedziałem, w którą stronę mam iść, pomimo że wszystko wokół nas się zmienia. Dlatego dzisiaj was bardzo zachęcamy do tego, żeby odnaleźć w domu Pismo Święte i od dzisiaj zacząć je czytać. Może w gronie rodzinnym w niedzielę, żeby tak bardziej uczcić. Moi, słuchajcie, pradziadkowie, oni żyli już bardzo dawno temu. Wtedy jeszcze nie było telewizji. Czy umiecie sobie to wyobrazić? W ogóle nie było telewizji. I oni sobie w niedzielę po mszy świętej całą rodziną, czyli dziadkowie, ich wnuki, ich dzieci się gromadzili przy stole, otwierali Pismo Święte i czytali sobie. Otwierali żywoty świętych, sobie czytali historię z życia. I to trwało całe popołudnie niedzielne. I oni tą wiarą żyli. Może dzięki temu właśnie tą wiarę potrafili przekazać potem swoim dzieciom i również mnie, moi rodzice, bo tak zostali wychowani. Dlatego pamiętajcie, że to już się zaczyna od dziś. To nie można tego odkładać, że o tam kiedyś sobie będę wierzył, będę chodził do kościoła, będę czytał Pismo Święte. Jak nie zaczniemy od teraz, to może już być kiedyś za późno. Naprawdę. Świat będzie i szatan będzie nas chciał z tej drogi Bożej ściągnąć, a my będziemy mocni dzięki właśnie Jego Słowu, dzięki Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym. Dzisiaj mamy też dla was przygotowane oczywiście piosenki, ale ja myślę, że rozpoczniemy piosenką i bym bardzo prosił, jeśli jest to możliwe, o wyświetlenie tekstu piosenki Instrukcja obsługi. Wczoraj żeśmy się uczyli właśnie Instrukcja obsługi, czyli kto pamięta, Pan Bóg dał instrukcję obsługi, czyli co dał? 10 przykazań Bożych dał Pan Bóg i to jest taka nasza instrukcja obsługi. Czy pamiętacie tekst i melodię? Nie za bardzo. To może sobie powtórzymy. Może sobie powtórzymy. Powtórzymy sam tekst. No więc refren brzmi: oto Twoja instrukcja obsługi. Do jej zaleceń stosuj się. A zobaczysz, że w czasie niedługim życie Twoje zmieni bieg. Oto Twoja instrukcja obsługi.
życie Twoje zmieni bieg. Brawa dla Was! Tak, a teraz pora na taką najmocniejszą z naszych piosenek, to znaczy w takim stylu najbardziej rockowym. Takim bardzo dynamicznym, bardzo głośnym, ale piosenka ma bardzo ważny tekst. Ona nosi tytuł Nareszcie. Wiecie, dlaczego to słowo nareszcie tak się stało tym tytułem? Ja kiedyś w niedzielę w kościele usłyszałem przypowieść, oczywiście znałem ją wcześniej, ale tak ten tekst powstał. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz miał wszystkiego w bród, codziennie się dobrze bawił, codziennie imprezował, można tak powiedzieć po naszemu. Miał wszystko, czego zapragnął. No niestety był też takim człowiekiem, który nie potrafił się podzielić. Nie chciał, po prostu nie chciał. Tam Pismo Święte mówi, że u jego gdzieś tam bram, w jego domu leżał taki biedny człowiek, chory, który się nazywał Łazarz. I on by, ten Łazarz bardzo chciał, ponieważ był bardzo głodny, zjeść takie okruchy, które tam ze stołu gdzieś tam pospadały. Jakieś jedzenie, którego już nie potrafili zjeść na tych ucztach tego bogacza. No ale nawet tego mu nie dawano. Był naprawdę to bardzo biedny człowiek. I słuchajcie, umarł jeden i drugi. I bogacz umarł, i Łazarz. Jak myślicie, gdzie poszedł Łazarz po śmierci? No właśnie. Łazarz całe życie miał trudne. Całe życie pragnął czegoś. Nikt mu nie dawał. Nawet nie miał opieki żadnej. Brak mu było miłości. Zawsze na pewno za czymś tęsknił, żeby chociaż się najeść. Bogacz za to miał wszystkiego w bród. No i bogacz niestety poszedł w drugą stronę przeciwną, czyli do piekła, tak. I wtedy Łazarz, tak myślę, mógł sobie powiedzieć, nareszcie mogę się cieszyć tym, czego tak mi brakowało w życiu. Mogę się cieszyć miłością Bożą, mogę się cieszyć dobrem. No bogacz niestety wtedy też się zreflektował, że jego życie było złe i zaczął prosić, tam poślijcie do tego Łazarza, żeby mi tu troszkę pomógł, bo tu bardzo cierpię. No ale Abraham powiedział, no niestety nie da rady, dlatego że jest między nami taka przepaść, że chociażbyśmy chcieli ci pomóc, to już nie możemy. No sytuacja się odmieniła, można powiedzieć o 180 stopni, tylko że już na wieki. I właśnie Łazarz mógł powiedzieć nareszcie, warto było ufać Panu Bogu tak do końca, że On kiedyś da mi lepsze życie. I taka nauka, która płynie też z tej przypowieści, to jest, że nie jest niczym złym mieć dużo, tylko właśnie co my z tym robimy. Wiecie, jakie najważniejsze padną słowa przy sądzie ostatecznym Pana Jezusa? Czy Pan Jezus będzie pytał o to, jaki mamy samochód? Albo jaki mieliśmy dom, albo ubrania, albo czy skończyliśmy 3 rodzaje studiów i mamy przed nazwiskiem 16 literek? Też nie. Pan Jezus powie, czy dałeś mi jeść, gdy byłem głodny, czy dałeś mi pić, kiedy byłem spragniony, czy przyodziałeś mnie, kiedy nie miałem się w co ubrać. Jaki byłeś dla tych najmniejszych, dla tych najbiedniejszych. Słuchajcie, wy się macie naprawdę dobrze, my się mamy dobrze, ale są ludzie, którym brakuje pożywienia, brakuje ubrań, brakuje podstawowych środków do życia. I słuchajcie, Pan Bóg nas o to zapyta, jacy byliśmy dla tych pogardzanych, może dla tych najmniejszych, dla tych, którzy się, można powiedzieć, nie liczą teraz, których się może boimy, gdzieś takich ludzi bezdomnych, którzy gdzieś tam siedzą i nieprzyjemnie pachną i sobie tak siedzą i nie mają co jeść.
my się ich trochę boimy, tak? Omijamy ich. A równocześnie, jak do jakiegoś miasta przyjeżdża jakaś gwiazda filmowa albo sławny człowiek, muzyk, jakiś zespół, to wszyscy się pchają, żeby chociaż zobaczyć tak przez chwilę, a tamtego się wszyscy boją. Pan Bóg traktuje wszystkich tak samo. I powiedzcie mi, czy warto przez, nie wiem, ile tu w Grucznie lat żyją, ale może ze 100 lat tu ludzie żyją, czy mniej? Tak z 80, 90, nie? To już jest dużo. Ale czy warto się cieszyć przez 90 lat, czy warto się cieszyć wiecznie? Jak myślicie? No pewnie, że wiecznie. Czyli warto pójść za tym, co Pan Bóg nam mówi, czyli być dobrym dla tych ludzi, którzy po prostu nie mają, podzielić się. Wielki Post to jest też taki czas, kiedy w wielu parafiach lub w różnych miejscach są gromadzone różne, na przykład u nas w Leszczynach, w parafii świętego Andrzeja Boboli, do której należymy z Agnieszką. Agata jest z parafii sąsiedniej. Jest takie duże serce, tam się wrzuca produkty, z których potem się robi paczki. Są też kolekty, czyli można wrzucić swoje jakieś na przykład oszczędności, odmówić sobie. Na tym polega post. Nie tylko, że nie pójdziesz do McDonalda, ale że to, co tam byś w tym McDonaldzie wydała czy wydał, przekażesz komuś, kto nie ma naprawdę nic albo ma niewiele, żeby te święta chociaż miał lepsze. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Przy sądzie ostatecznym Pan Jezus o to nas zapyta i tylko z tego nas rozliczy, z miłości. I to do tych ludzi, którzy mają mniej od nas. Czy potrafiliśmy się dzielić tym, co mamy? A tak nawet, czy potrafimy się dzielić, jeśli ktoś jest lepszy, na przykład z jakiegoś przedmiotu, tak? Czy może tak bezinteresownie pomóc komuś, komu gorzej idzie? To też jest właśnie pomoc, to też jest rozwijanie, pomnażanie tych talentów, które Pan Bóg ci dał, bo kogoś Pan Bóg obdarzył talentem, że jest dobry z matematyki na przykład, nie? Jeśli on się tym podzieli, no to jest właśnie to pomnażanie Bożego talentu i za to będzie od Pana Jezusa pochwała i za to będzie w wieczności nagroda. To jest bardzo ważne. Właśnie w tej piosence, nareszcie, Agata zaśpiewa taką listę osób, takich właśnie, którzy są teraz w naszym może mniemaniu tacy najmniejsi, gdzieś tam na marginesie naszego życia pogardzani, że oni kiedyś powiedzą, nareszcie, warto było być uczciwym, chociaż mi się nie wiodło w życiu, a innym się wiodło może, którzy oszukiwali, którzy żyli nieuczciwie, wbrew prawu Bożemu, ale pamiętajcie, że wieczność jest długa i warto być dobrym, warto żyć tym, co nam proponuje Pan Bóg. Posłuchajcie, nareszcie. Ręce podnieście, uwielbienia geście. Nareszcie, tylko uwierzcie. Nareszcie.
zbawieni jesteście. Dziękujemy. Obyśmy usłyszeli u progu wieczności od Pana Jezusa: błogosławieni jesteście, błogosławiony jesteś, bo byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem spragniony, pomogłeś ludziom biednym, pomogłeś nawet, słuchajcie, odwiedzenie kogoś chorego. Tam też jest powiedziane w tym fragmencie, że byłem chory czy w więzieniu, a odwiedziłeś mnie. Na pewno bywa tak, że mamy w naszej rodzinie nawet ludzi chorych, czy odwiedzamy ich, czy odwiedzamy naszych dziadków, ile poświęcamy im czasu, ile poświęcamy czasu naszym bliskim, czy wolimy sobie pograć w domu na komputerze, czy odwiedzić babcię i tak naprawdę porozmawiać z nią, posiedzieć chwilę, to też jest ważne. A jeśli już ktoś jest chory, to już w ogóle, czy nawet kolega choruje, tak, przynieść mu zeszyty, powiedzieć, co było na lekcjach, pomóc, to się bardzo liczy. Słuchajcie, u Pana Jezusa to się bardzo liczy. To są bardzo ważne słowa. Pamiętajmy o tym, żeby usłyszeć kiedyś: błogosławiony Tomku, Kamilo, Olu, pójdź do mojej radości, pójdź do nieba, bo byłaś dobry dla tych właśnie, którzy potrzebowali tej pomocy. Będziecie pamiętać o tym? Tak jakoś słabo. Będziemy pamiętać? Bardzo się cieszę. Mamy kolejną piosenkę, która nosi tytuł Kontrasty. Wiecie, co to jest kontrast? Nie wiecie. To jest taka różnica między czymś czarnym i białym. Jest coś czarne, jest coś białe, tak? W starych telewizorach było takie pokrętło, które się nazywało kontrast. Może dalej jest, tylko że jest na pilocie, żeby sobie podkręcić, tak? Żeby były bardziej takie różnice ostre między tym, co jest czarne, a tym, co jest białe. My mamy piosenkę Kontrasty, w której jest mowa o tym, że w naszym życiu bywają takie momenty, kiedy no nie zawsze jest fajnie, nie? W żadnym z nas nie jest tak, że super, zawsze się czujemy dobrze, codziennie mamy super humor i następnego dnia też i codziennie jest tak fajnie. Chyba tak nie jest. Bywa tak, że są takie falowania, że czasami wydaje nam się, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy niekochani, że nikt nas nie rozumie, potem znowu jest fajnie, potem znowu za jakiś czas jest znowu gorzej i to samopoczucie też takie nasze faluje. Był taki gość, który się nazywał Święty Paweł. On bardzo dużo podróżował i w tych miejscach, gdzie podróżował, to zanosił Ewangelię o Panu Jezusie, czyli dobrą nowinę. I ten Święty Paweł powiedział takie słowa, które mnie zmobilizowały, żeby napisać piosenkę pod tytułem Kontrasty, którą za chwilę usłyszycie. On powiedział takie słowa: moc w słabości się doskonali. Ja sobie pomyślałem, jak to może być, że moc się doskonali w słabości. On, słuchajcie, tam mówi o tym, jak będziecie czytać, a na pewno będziecie czytać, bo tak jak żeśmy powiedzieli sobie od dzisiaj, czytamy Pismo Święte, to w listach Świętego Pawła jest powiedziane, że on też miał taki, w życiu jego miał jakiś problem. Nie wiem, co to było, bo tam to nie jest wyjaśnione, ale z czymś sobie nie radził. Wielki apostoł narodów, nazwany apostołem narodów, miał tak zwany, on mówi, oścień. Jak będziecie to czytać, to przeczytajcie sobie komentarz. On mówi: Panie Boże, zabierz mi ten oścień z mojego życia. Oścień to była taki kij zaostrzony, bo kiedyś nie było samochodów za jego czasów, tylko osiołki. Na osiołkach sobie wożono albo ludzi, albo różne przedmioty. Jeśli ten osiołek był uparty i szedł za wolno, to był taki kij zaostrzony, którym tego osiołka w tylną część ciała sobie tak poganiano i on wtedy szedł szybciej. I to był oścień. I Święty Paweł powiedział, żeby Pan Bóg zabrał mu taki oścień, czyli coś, z czym sobie nie radził w życiu. Miał taki, nie wiem, może to był jakiś nałóg, może po prostu coś, co go oddalało od Pana Boga, a Pan Bóg powiedział mu: wystarczy ci mojej łaski, ponieważ moc w słabości się doskonali. Ja sobie tak myślałem o tym, że nie jest chyba ze mną tak źle, bo ja też mam różne takie moje przyzwyczajenia, które nie zawsze są dobre. I jeśli oddam to Panu Bogu i nawet jeśli bym 150 razy przychodził z tym do spowiedzi i za każdym razem starał się szczerze poprawić, to w końcu jakoś na tym
na tym Pan Bóg coś zbuduje. Moc słabości się doskonali, czyli tak jak kwiatki. Na czym rosną najlepsze kwiatki? Powiedzcie mi. No w ziemi. W ziemi rosną wszystkie. Potrzeba słońca, wody i czego jeszcze trzeba? Nawozu, czyli tak mówiąc prosto. Posłuchajcie. Posłuchajcie, w tej piosence będzie. Słuchajcie uważnie. Możemy się pokołysać. Moc w słabości się doskonali. Ja słyszałem, że nasz wielki Polak, ale nie chodzi o Jana Pawła II, tylko o świętego Maksymiliana Kolbę, był człowiekiem nerwowym bardzo. I Pan Bóg właśnie tą jego nerwowość wykorzystał. On był tak energiczny, że stworzył wiele dzieł. Stworzył radio, nawet telewizję chciał otworzyć, gazety. Był taki bardzo energiczny. Ta nerwowość mu czasem przeszkadzała. Czasem tam nakrzyczał na kogoś ze współbraci, żałował tego. Ale to macie przykład, właśnie tak mi się przypomniało w czasie tej piosenki, że właśnie Pan Bóg też może budować na naszych wadach. Oczywiście z wadami trzeba walczyć, ale Pan Bóg właśnie może to wykorzystać. Tak jak na tym nawozie, na tym gnoju rosną fajne kwiatki, tak samo właśnie w naszym życiu może jakieś dobro wyniknąć. Nawet Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro z naszych wad. A teraz kolejna część konkursu. Kolejne pytania. Dzisiaj ksiądz proboszcz ufundował ekstra nagrody i mamy też coś od siebie, dorzucimy. Także przygotowaliśmy oczywiście inne pytania. Mam nadzieję, że też proste dla was. Przypominę zasady. Kto zna odpowiedź, przychodzi tutaj do nas, przedstawia się, z której się jest klasą, trzeba powiedzieć. I oczywiście udzielamy odpowiedzi. Jakiś sygnał na poprawną odpowiedź i złą odpowiedź to już znacie. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie. Wczoraj wieczorem dla starszych osób w waszej parafii, dla dorosłych, zadaliśmy już to pytanie. Mam nadzieję, że się nie dowiedzieliście, bo chciałam wam teraz tutaj też was przetestować, czy znacie odpowiedź na to pytanie, a mianowicie w jakim dniu
Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa. I jakie wtedy wypowiedział słowa? To jest druga część pytania. Po minach widzę chyba, że troszkę za trudne pytanie. Jest tam chłopiec, który podnosi rękę. Już kolega się głosi. Brawa dla ochotnika. Jak się nazywasz? Proszę, przedstaw się. Wielki piąta klasa. I jaka jest odpowiedź? Wielki czwartek. A jakie wtedy Pan Jezus wypowiedział słowa? Tego nie wiem. Może ktoś podpowie? Zapraszamy kolegę do nas. Będzie podział nagrody. Jak się nazywasz? Jakub. Pomóż koledze. Jakie słowa Pan Jezus wtedy wypowiedział? To czyni się na moją pamiątkę. Bardzo dobrze. Brawa oczywiście dla obydwu. I kolejne pytanie Agnieszka zada, tak? Moi drodzy, drugie pytanie. Myślę, że będzie też bardzo proste. Będzie w formie takiego krótkiego testu. Pytanie brzmi: ile lat zdążali Izraelici do ziemi obiecanej? Uwaga! Podpunkt A. 4 lata. Podpunkt B. 40 lat. Podpunkt C. 400 lat. Kto wie, zapraszamy. Tu dziewczynka w czarnym ubranku na razie. Poczekajcie, dzieci. Dzieci wszystkie wracają na miejsce. Zostaje na razie. Dziewczynka w czarnym ubraniu zostaje. Jak masz na imię? Marta. Z której klasy jesteś? 4 A. Dobrze. I jaka jest odpowiedź? 40 lat. Tak, oczywiście. Podpunkt B. 40 lat. To chyba było za proste pytanie dla was. No dobrze, no to trzecie pytanie. Chyba też będzie proste. Dzisiaj same proste pytania. Pytanie brzmi następująco. Uwaga, słuchamy. Z jakich ksiąg składa się Nowy Testament? Chodzi mi o takie grupy ksiąg w Nowym Testamencie. Dziewczynka się już zgłosiła, zapraszamy. Jak masz na imię i z której klasy jesteś? Stań tu wyżej, żeby cię wszyscy widzieli. Kinga. Która klasa? A. Z piątej A. Z jakich takich głównych ksiąg składa się Nowy Testament? Na początku co jest w Nowym Testamencie? Listy. No to w środku. A na początku? 4 E. Nie pamiętam. No to kto pomoże? Tutaj chłopiec, tak? Jak masz na imię i z jakiej klasy jesteś? Maciek i z trzeciej A. Dobrze. Jaka jest odpowiedź? Co jest na początku Nowego Testamentu? Ewangelie. Bardzo świetnie. Dobrze. Ewangelie. Później są, tak jak powiedziałaś. Listy. Listy. A na końcu co jest? Jeszcze dwie części są. Kto pomoże? Co jest, co kończy? Zapraszamy koleżankę. Jak masz na imię i z której klasy? Helena, czwarta A. No dobrze. I co jest na końcu? Apokalipsa jest. A wiesz, jakiego świętego? Świętego Jana. I jeszcze jest jedna część. Jeszcze jest jedna część. Jeszcze jest jedna część. Przepraszam bardzo. Przeoczyłam. Po Ewangelii co mamy? Jeszcze jest taka bardzo ważna część. Już powiedzieliśmy, że są Ewangelie, że są listy, jest Apokalipsa i jeszcze są... Chyba jeszcze ktoś nam pomoże. Zapraszamy chłopca. No chodź kolego, chodź. Jak masz na imię? Antek. Z której klasy? Czwartej B. Proto Ewangelie? No to było, że Ewangelie są. Ewangelie... No to listy. Ci, którzy najgłośniej się śmieją, na pewno wiedzą, tak? Zapraszamy tutaj. Zapraszamy tutaj. No dobra, jest tu kolega. Nazywam się Tomek z piątej B. I jaka jest odpowiedź? Dzieje apostolskie. Oczywiście, dzieje apostolskie. Powtórzymy brawa. Sobie wszystkie. Kto powtórzy wszystkie części Pisma Świętego?
Powtórzymy sobie jeszcze raz dla zapamiętania wszystkie części Nowego Testamentu. Czyli Ewangelię, potem wszystkie listy, Apokalipsa. Świetnie, bardzo dobrze. A ile jest Ewangelii? Bardzo dobrze. A kto je napisał? Wiecie może? No śmiało. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Tak. Bardzo Łukasz, dobrze. Jan. Brawa. Możecie usiąść. Dobra odpowiedź. Przedostatnie pytanie. Słuchajcie, może troszkę trudniejsze. Znacie doskonale 7 sakramentów. Trzeba je wymienić. 7 sakramentów świętych. Przypominamy sobie 7 sakramentów. To już jest przedostatnie pytanie. Kogo witamy? Jestem Dominika z 4B. Dominiko, jakie to mamy 7 sakramentów? Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakrament pokut i poinnania, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Pięknie! Wielkie brawa, dziękujemy Ci bardzo. I słuchajcie, ostatnie już, ostatnie pytanie w czasie tych rekolekcji. Macie ostatnią szansę, żeby zdobyć nagrodę. A uwaga, nagrodą będzie nasza płyta. Agnieszka przygotuje płytę. Wymieniliśmy pięknie 7 sakramentów, a teraz pytanie jest, które z nich możemy przyjąć tylko jeden raz w życiu? Które sakramenty, chodź tutaj, do nas byłaś pierwsza, już mamy koleżankę, usiądźcie na miejsca. Uwaga tam na statyw, żeby nie potrącić. Jak masz na imię? Julka. Julka, z której jesteś klasy? 3B. Julka z 3B. Wczoraj losowałaś, tak. Które sakramenty możemy przyjąć tylko raz w życiu? Chrzest. Bardzo dobrze, zastanów się jeszcze. Jeszcze 2. Bierzmowanie. Bardzo dobrze i uwaga, ostatni sakrament. Kapłaństwo. No bardzo dobrze. To dasz rodzicom, a to jest dla ciebie. Wielkie brawa dla Julki. Oczywiście. Przy tej okazji muszę wam jeszcze jedno powiedzieć. Niektórzy ludzie, głównie starsi, mówią niesłusznie na sakrament namaszczenia chorych, że to jest ostatnie namaszczenie. I bardzo się niektórzy boją, będąc chorzy, szczególnie ludzie starsi, żeby jak się wezwie księdza, to już tak jakby ta osoba musiała umrzeć. To jest nieprawda. Nie bójcie się wezwać księdza do osoby ciężko chorej, bo sakrament namaszczenia chorych ma za zadanie umocnić tego chorego. Bywa, że człowiek wyzdrowieje. Walczmy z tym takim starym przyzwyczajeniem, że to jest ostatnie namaszczenie. Często bywa tak, że ludzie wyzdrawiają. Potem my z Agnieszką kilka razy przyjęliśmy w życiu ten sakrament i jak widzicie, żyjemy. Dlatego nie ma czegoś takiego jak ostatnie namaszczenie. Jeśli macie ciężko chorą osobę, to wytłumaczcie jej, że nie ma ostatniego namaszczenia. To jest sakrament, który wzmacnia i możemy komuś zrobić bardzo wielką przysługę, nawet jeśli Pan Bóg wezwie tę osobę do siebie, to wtedy nasza pomoc będzie bardzo wielka. To chyba będzie największy prezent dla tej osoby, ponieważ przyjmie sakrament, przyjmie Pana Jezusa i wtedy może się jej otworzyć, czy tej osobie właśnie droga do szczęśliwej wieczności w niebie. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o sakramencie chorej, że możemy go przyjmować wielokrotnie, a raz przyjmujemy tylko chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo właśnie. Niektórzy też odpowiadają, że małżeństwo. No ale jak właśnie, jak komuś nie daj Boże umrze żona lub mąż, no to może zawrzeć, tak. Więc te 3 sakramenty wyciskają na duszy znamie niezatarte. Tego się nie da zatrzeć i dlatego przyjmujemy je tylko raz w życiu. Wspaniale. Słuchajcie, a teraz następna piosenka.
nosi tytuł? Nie. 3, 2, 1. Ha, już wiecie. Super. Wiecie, skąd się to wzięło? To 3, 2, 1 bungee? Myśmy kiedyś grali we Władysławowie, w tym roku też się wybieramy nad morze. Kto był nad morzem? No wszyscy byli, macie blisko, a my mamy bardzo daleko, my mamy ponad 700 kilometrów. Do was mamy 500 i jeszcze potem dalej. Więc we Władysławowie graliśmy gdzieś przy plaży i tam było takie stało bungee dla dorosłych, takie wysokie, trzeba było mieć 18 lat. I tam była waga, tam siedziała pani na krzesełku i była taka tablica, która objaśniała wszystkie zasady, co trzeba zrobić, żeby skoczyć na takim wysokim, to jest 90 metrów miało to bungee, więc trzeba było mieć, tak mówię, 18 lat, trzeba było zapłacić, wtedy to kosztowało 100 zł, teraz jest to droższe. Trzeba było opróżnić kieszenie wszystkie, tak, wejść na wagę, oni dobierali długość tej liny, to nie jest guma, jak to się niektórym wydaje, to jest taka lina specjalna. Dobierali długość tej liny według wagi ciała i się wchodziło do takiej windy i się wjeżdżało do góry. Tam z tą osobą wjeżdżał też taki instruktor, to był pan albo pani. I na tej tablicy było napisane tak na końcu, że jak usłyszysz, już jesteś na górze, masz te liny na nogach, furtka się otwiera, widzisz tylko tak bardzo wysoko, tam malutkie osoby, tam wszystko, co jest na dole, widzisz takie małe. I ta osoba, ten instruktor mówi ci 3, 2, 1, bungee. I wtedy trzeba skoczyć od razu. Nie można się zawahać, dlatego że tam było to napisane. Jeśli nie skoczy ktoś po tych słowach 3, 2, 1 bungee, to zjeżdża na dół i niestety pieniążków też już mu nie zwrócą. I ja widziałem takiego człowieka, który z kolegami sobie przyszedł, wesoły, zapłacił, wszystko zrobił, wjechał do góry i my widzieliśmy, było to bardzo wysoko, nie było nic tam słychać, o czym oni mówili, ale takie jakieś gesty i po prostu człowiek się przestraszył, zjechał na dół i był wielki wstyd, bo po prostu troszkę tam na górze mu się nogi zatrzęsły i nie skoczył po tych słowach. Ja po jakimś czasie mi się to przypomniało, to zdarzenie, i napisałem właśnie piosenkę pod tytułem 3, 2, 1 bungee, która opowiada o tym, żeby dobre decyzje podejmować od razu. Pan Bóg też w naszym życiu tak jakby mówił nam 3, 2, 1 bungee w czasie rekolekcji na przykład. Tak jak ja wam dzisiaj proponuję, żeby zacząć czytanie Pisma Świętego, to zacznijmy to od dzisiaj. Jeśli chcemy się poprawić czy zrobić coś dobrego, to nie czekajmy, aż nam przejdzie. Bo czasami bywa tak, że mama cię o coś prosi, wynieś tam śmieci, zrób zakupy, a tobie się najlepiej gra wtedy. Nie? Mówię, dobra, zaraz, mamo, już idę. I wreszcie mama robi albo to sama, albo posyła kogoś innego i tracimy okazję do robienia dobra. Dobro zawsze trzeba robić od razu, nie czekać, aż nam przejdzie. Właśnie to 3, 2, 1 bungee. Posłuchajcie tej piosenki. Ona też mówi o zaufaniu Panu Bogu. Ja słyszałem kiedyś właśnie w czasie kazania, że ksiądz mówił taki przykład, że się był pożar, palił się dom, kilkupiętrowy, i na drugim piętrze stoi dziecko na parapecie, za sobą już ma tylko ogień. Jest noc, na dole stoi ojciec i mówi: zeskocz, ja cię złapię, ja cię widzę, ale to dziecko nie widzi tego ojca, tylko widzi dym, bo cały dom się już palił, i skacze w zaufaniu i ten ojciec go ratuje. Gdyby nie skoczył, to jest po nim. Takie zaufanie możemy mieć tylko do Pana Boga. Możemy ufać Panu Bogu bezgranicznie, tak jak to dziecko właśnie, że w jego ramiona możemy się rzucić tak bez żadnych tam zabezpieczeń. O tym jest ta piosenka, czyli o podejmowaniu dobrych decyzji od razu i o zaufaniu Panu Bogu. 3, 2, 1, bungee. Powietrzne poduszki, ochraniacze przed otarciem lub złamaniem serca, poręczenia, zabezpieczenia, sejfy myśli. Niech inny daje, ja z boku staję. 3, 2, 1, bungee. Zrób coś wreszcie z tym. Może warto właśnie dziś. Go better.
wszystko dać. Prosta prawda, to ryzyko się opłaca. Lecz pamiętaj, że to wszystko będzie na nic. Gdy w sercu na dnie furtkę zostawisz. 3, 2, 1, bungee! Zrób coś wreszcie z tym. Może warto właśnie dziś. Skok w pewne ramiona, zaryzykuj, nie bój się. Zrób coś wreszcie z tym. Może warto właśnie dziś. Skok w pewne ramiona, zaryzykuj, nie bój się. Z tym, może warto właśnie dziś. Skok pewne ramiona, zaryzykuj, nie bój się. Zrób coś wreszcie z tym, może warto właśnie dziś. Skok pewne ramiona, zaryzykuj, nie bój się. Nie bój się. W rytmie serca to tytuł kolejnej piosenki. My ją bardzo dawno nie graliśmy. To jest piosenka z naszej pierwszej płyty, która ukazała się już 10 lat temu. Niektórych z was jeszcze wtedy nie było. Nie graliśmy jej na pewno 2 lata temu. Piosenka zaczyna się takim bip, 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 bip. To jest taki sygnał kardiomonitora. Być może ktoś, jak był w szpitalu kiedyś, to widział, jak osobom chorym na serce podłącza się taki kardiomonitor, żeby na bieżąco widzieć, jak bije jego serce. To jest taki monitorek, tam taki wykres leci, jest taki sygnał. Tak jak bije serce, tak jest bip, bip, bip i tak dalej. Ja sobie kiedyś leżąc w ciszy w domu, miałem totalnie tak bardzo cicho, wszystko było wyłączone. Muszę wam powiedzieć, że my z Agnieszką nie mamy telewizora w domu, więc często mamy ciszę. I sobie tak leżałem i słyszałem bicie własnego serca. I pomyślałem sobie, ile jeszcze zostało mi tych uderzeń. Pan Bóg jedyny wie, serce bije, cały czas pompuje krew w naszym organizmie. I ona ma, Pan Bóg jedyny wie, ile jeszcze tych uderzeń zostało. W każdym razie jedno jest pewne, że z każdym uderzeniem naszego serca mamy ich mniej. Ktoś kiedyś obliczył, że pracę, jaką wykonuje w czasie przeciętnego życia człowieka ludzkie serce, jest ta praca jest porównywalna z wyciągnięciem pociągu towarowego na wysokość Mount Everestu, takiego ośmiotysięcznika, najwyższego szczytu na Ziemi. To jest ogromna praca, gdyby dodać te wszystkie takie uderzenia. Ogromna praca. W każdym razie jedno jest pewne, że tych uderzeń z każdą minutą, około 60 czy 70 jest na minutę, można obliczyć, jak ktoś jest dobry, ile w ciągu godziny, ile w ciągu dnia, ile w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile tych uderzeń jest, a w każdym razie jest ich coraz mniej. I tak myśląc o tym, ułożył mi się tak w głowie tekst piosenki. Właśnie on się tak zaczyna, o tym jest taka opowieść, jak się rano obudzisz i czujesz bicie serca, znaczy, że żyjesz. I żeby szanować każdą chwilę, bo ona nie wraca. Każda chwila jest tylko jedna. Życie mamy tylko jedno, nie tak jak w grze, że mamy i drugie życie, trzecie życie i tak dalej. Życie jest tylko jedno. Żeby je dobrze przeżyć, posłuchajcie, Agata wam poradzi. Rękę na sercu, gdy poczujesz, że bije znak, to, że żyjesz, podziękuj więc za kolejny dzień i poproś, byś wiedział.
wieczorem nie musiał wstydzić go się. Tak jak serca bicie, o, 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 je, wciąż krótsze na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Odpowiedz sobie sam. Dopóki jesteś tu, masz czas, a życie to walka, nie gra. Zapomnij, że odpoczniesz już. Spokój i pełnia to nie tu. Zagubić się łatwo jest, lecz przypomnij sobie czasem, kim jesteś i w co się obrócisz. Tak jak serca bicie, o, 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 je, wciąż krótsze na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Odpowiedz sobie sam. Tak jak serca bicie, o, 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 je, wciąż krótsze na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Bicie. Ej, nie mam tego. Czy znacie może tytuł pierwszego hymnu Polski? Głośno. Bogu Rodzica. To jest pierwszy hymn Polski. Pierwsze słowa, które są napisane w języku polskim, które bardzo dawno temu nasi rycerze w bitwie pod Grunwaldem w roku 1110. A wiecie, w jakim miesiącu to było? No, gorąco było. W lipcu. I właśnie wtedy nasi rycerze z pieśnią Bogu Rodzica na ustach wygrali czy przegrali? No oczywiście, że wygrali. I słuchajcie, ta pieśń, piękna pieśń, została troszkę przez nas zaaranżowana w sposób bardziej nowoczesny, bardziej rockowy, ale tekst jest ten sam. Myślę, że owoce tych rekolekcji możemy spokojnie powierzyć Matce Bożej, która bardzo wiele może wyprosić u swojego syna. Pamiętacie wesele w Kanie Galilejskiej, jak powiedziano, nie mają wina. A Pan Jezus powiedział, a czy to jest nasza rzecz? No nie ma. A Maria powiedziała, róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I ona chce też nam dzisiaj powiedzieć, że mamy zrobić wszystko, co nam Jezus powie. A ona już zadba o to, żeby w naszym życiu ta właśnie woda, wino się przemieniła, tak w cudzysłowie można powiedzieć, żeby nasze życie nabrało smaku prawdziwego. Możemy spokojnie w opiekę Matki Bożej się polecić, zróbmy to w postawie stojącej, bo to jest hymn. Hymn powinno się śpiewać na stojąco, na pewno pamiętacie tekst. I spróbujcie razem z nami oddać cześć Matce Bożej i zaśpiewać Bogu Rodzica.
Bogu Rodzica. Słuchajcie, powoli nasz czas ostatniego spotkania rekolekcji dobiega końca. Na początku chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować, szczególnie Panu Bogu za to, że mogliśmy tutaj wszyscy przyjść, bo nic nie dzieje się z przypadku. Przypadki są w gramatyce, u Pana Boga nie ma przypadków. Dzięki za talent, dzięki, że możemy tym się dzielić. Dzięki za was, dzięki księdzu proboszczowi Franciszkowi za zorganizowanie tych rekolekcji. Wielkie, wielkie brawa dla waszego proboszcza, dla waszych pań katechetek, które tak wspaniale przygotowały nabożeństwa. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem takich pomysłów i takich pięknych nabożeństw, w których uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, w Różańcu i we Mszy Świętej. Naprawdę to się nie zdarza w innych miejscach. Naprawdę. Dzięki wam za postawę. Tak, brawa, brawa dla was za grzeczność, za cierpliwość, za tą postawę w czasie rekolekcji. Może jeszcze raz dla księdza proboszcza brawa, bo wielkie nie brawa, słyszał, tak. Bo były. Ale jest bardzo ważne, żeby to wszystko, o czym mówiliśmy, żeby to zostało w naszych głowach, to teraz poprosimy Ducha Świętego, żeby to wszystko, co tutaj było mówione, w odpowiedniej chwili w waszym życiu, Pan Bóg nam i wam, bo to jest też dla nas ważne, przypomniał. Żeby to, o czym mówiliśmy tutaj, czyli żebyśmy uważali na siebie, żebyśmy uważali, czego słuchamy, żebyśmy uważali, co oglądamy, na co patrzymy, jakie wybieramy filmy, żebyśmy uważali na to, co czytamy, a szczególnie, żebyśmy sięgali po co? Po Pismo Święte. Jeśli ktoś chce, to sobie, tak mówię, ściągnąć na telefon. Jak ktoś ma telefon z Androidem, to w sklepie Google Play bezpłatnie można sobie pobrać taką aplikację pod nazwą Pismo Święte. Tam są czytania, jest Stary, Nowy Testament. Wszystkie księgi można mieć w swoim telefonie. Zachęcamy do tego, do lektury Pisma Świętego, bo to jest żywe Słowo Boże, które ksiądz proboszcz już ma. Tak, żywe Słowo, które ułatwia nam życie, które jest tą latarnią, tak jak latarnia morska,
żeby statek nie pływał w kółko, tylko we wiadomym celu do portu, tak samo, żebyśmy my dopłynęli do portu wieczności, musimy mieć te latarnie Słowa Bożego w naszym życiu. To jest takie najważniejsze nasze przesłanie, do tego was zachęcamy i żebyśmy na siebie uważali, bo świat i szatan będzie chciał nas z tej drogi Bożej zawrócić, o tym też musimy pamiętać, ale on jest największym przegranym, nie dajcie mu się. Druga sprawa, najważniejsza, słuchajcie, ładowanie. Nie ładowanie telefonu, nie tabletu, nie komputera, a ładowanie naszej duszy, naszego serca. Trzeba się podłączyć do źródła, a to źródło jest w Eucharystii. Każda msza święta, w której w pełni uczestniczymy, czyli przyjmujemy komunię świętą, pilnie słuchamy, to jest to ładowanie naszej duszy, bo jesteśmy nie tylko ciałem, o które dbamy, ładnie wyglądając, dbając o to, w co się ubieramy, ale także nasza dusza potrzebuje pokarmu, potrzebuje naładowania. Im częściej będziemy się ładować, tym będziemy mieli więcej siły do walki ze złem, będziemy mieli więcej siły do podążania za dobrem i nasze życie będzie piękne. O tym pamiętajcie. Śpiewały dla was Agata, na syntezatorze, na flecie i śpiewała pięknie moja żona Agnieszka. Prowadzenie rekolekcji, gitara elektryczna, organizacja wszystkich koncertów, Sebastian. Na koniec proponuję piosenkę, którą zakończymy dzisiaj. To może później, ale mamy jeszcze jedną piosenkę, Miłość i szansę dziś daj, czyli Dekalog. Dziś
jeszcze dziś miłości szansę daj. Nie, nie czekaj ani chwili, to taka prosta gra. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś miłości szansę daj. Spróbujmy wszyscy razem. Miłości szansę dziś daj. Miłości szansę dziś daj. Głośno, dajmy szansę miłości. Miłości szansę dziś daj. Miłości szansę dziś daj. A teraz wy spróbujcie sami. Świetnie. Dziękujemy z Panem Bogiem. Chyba się nie wywiniemy. Ale musicie nam pomóc. Śniegu, jeden listek młody, lekki powiew wiatru, mała kropla wody, wyszeptane słowo, niepotrzebna mina, jeden drobny gest, tak to się zaczyna. Lawina, 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 tak to się zaczyna. Lawina. Wystarczy tylko impuls dać. Lawina, lawina, jeden dobry impuls daj. Tak to się zaczyna. Lawina, lawina, jeden dobry impuls daj. Lawina. Thank you.
Dziękujemy serdecznie. Dołączam się do tych podziękowań. Z radością dziękuję zespołowi. Testimonium to znaczy świadectwo po polsku, z łaciny. To świadectwo daliście swoim śpiewem i swoimi komentarzami, swoim zachowaniem, postawą, uśmiechem, radością, młodością. Pokazaliście tak i było nam bardzo miło z wami. Myślę, że dzieciom też. Jeszcze raz podziękujcie. Nam też tu było bardzo, bardzo dobrze z wami. Również te rekolekcje byłyby nie do końca spełnione, gdyby nie pomoc tutaj pani Ewy, katechetki. I drugiej pani katechetki Hani, ale głównie Ewy, która się zajmowała organizacją tych części liturgicznych. I także chciałem podziękować nie tylko jej, ale i tym wszystkim innym tutaj nauczycielkom, paniom, które tu są z przodu i z tyłu, wychowawcom, pracownikom szkoły za uczestnictwo, za współudział, za utrzymanie porządku, organizację tutaj w kościele i w przejściu do szkoły i no, za smaczne jedzenie w szkole. Także bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko. Też serdecznie wszystkim dziękujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na naszej stronie testimonium.pl, że polubicie nas na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam zamieścimy również filmy z naszych rekolekcji. Mamy też kanał na YouTubie, mamy konto na naszej klasie, możecie nas odnaleźć w różnych miejscach. Dajcie znać o sobie, napiszcie coś, będzie nam miło, a my za kilka dni, jak wrócimy z ostatniego koncertu, zamieścimy film. Będziecie mogli sobie go zobaczyć. Testimonium.pl. Jeszcze raz Bóg zapłać za przyjęcie, za ciepło i polecamy się w waszej modlitwie. Uklęknijmy teraz. Największe dzięki należą się Panu Bogu. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Poprośmy teraz, aby te rekolekcje przyniosły owoc w naszym życiu, czy to teraz, czy w przyszłości. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłaci.